braci, w 44. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Dobra, a więc na początek sobie wejdziemy do tego statku. Sprawdzimy, co tu się stało przez te kilka dni, bo nie sprawdzałem dokładnie. O, jakieś nowe statki. Dodaj więcej doków. A potwierdź, pewnie. Tak, dodaj do mojej floty. Dodaj więcej doków. Pewnie. Przyda się każdy nowy. O. Może jakieś misje porobimy. Okej. Bitwa morska. Tak. Zapraszam. A ten czemu niedostępny? Aha, dobra. Napraw. Coś trochę się zniszczyła ta Santa Eva Maria. Ale dobra. Tak, rozpoczynaj bitwę. No i cię pojadę na koksie. Tak. Masz tutaj beczuszkę. Baju, baju. No i win. Dla nas. O, jak miło. Jak miło. Tak, już jest bezpiecznie, tak? Aha, a gdzieś jeszcze? Tutaj jeszcze bitwa morska. Tak, rozpocznij bitwę. Aha, to jest niebezpieczne. O kurde, 13% szans. Chwileczkę. O, ten niech się stawi, bo ten to już jest kozak. Tak jest, tak. Rozpocznij bitewkę. No i was pojadę. Szkuner i kanonierka. Dla mnie to będzie nic w sumie. O, słabiutko, na hita was pojadę. No, wszystko się spaliło. Santa Luis się postarał. Oczywiście to jest statek chyba tych Hiszpanów. Więc wielkie dzięki. O, tu kolejna bitwa morska. Szukamy większych szans. O, chwileczkę. Chyba były gdzieś tutaj. Jest któryś, kto ma 100% szansę. O, jest San Juan Bautista II. Dobra, ten będzie miał szansę i to w cholernie duże. To jest już liniowiec. Tak, wystrzeliwuj tą beczkę. Jeb. O, zaraz was pojadę, no. Oj, bryk zniszcz. Fregata oczywiście. O ty! To jakiś kozak z ciebie? O, patrz! Moje działa cię już zniszczyły. Ha, dobra. Zwycięstwo! Normalnie. O, teraz jest ryzykownie, więc jeszcze jedna bitwa morska. A może dajmy teraz jakiś słabszy statek? Chwileczkę. O, Santa Luisa, może San Isidro, żeby było sprawiedliwie. Żeby dawał każdy inny statek, to jest już... Fregata? San... O, podłóżmy tutaj beczkę. O, to nawet było dobre w sumie. Jeb. Strzelił do tamtego, tu podłożyłem bombę, no i super, i szybko żeśmy zrobili. No i teraz jest bezpiecznie. I jeszcze jedna bitwa morska. Kto tu się może stawić? O, 98%. A jest 100%? Co? Chwileczkę, jak naprawię? A jak naprawię ten statek, to się zwiększą szanse? O, 1%, no to super. No to któregoś musimy posłać. Niech już będzie ten HMS Portsmouth. Ten, czekaj, może jeszcze porównam sobie statystyki. Żebym nie musiał na idiotę wychodzić. Nie, ja bym tego Batistę posłał, no bo na 3 szkunery, no to taki liniowiec, co sobie da radę, no. A, atakuje. Ty patrz! Aż taką odwagę mają? Kozaki, rzeczywiście. No przeładowywuj to! Jedziesz jednego szkunera, pięknie! Tylko w tym problem, że one nas mogą jeszcze powstrzeliwać. Więc ja tutaj nic nie robię, don't touch, don't move. Zaraz zobaczymy, jak oni nas pojadą. Ja zwyciężę i tak. Szybciej to było przeładowywuj. No fuck. Nie wierzę, o w pytę. To się już pali.
Ja nie wierzę, że to coś jeszcze mnie może pojechać. Jedziesz za szkunerem. Dobrze. Nie mogę już bomb nawet stawiać. Oh fuck. Zniszczysz tego szkunera, zniszczysz to. Jeb. Dobrze, już po tobie. Zwycięstwo, ledwie, ale zwycięstwo. Dobra, statek się pali. Kurde, trzeba będzie go naprawić. To jest ryzykownie. Dobra, jeszcze bitwa, jedna morska. O, Santa Luis. Jedziesz z kanonierką i szkunerem. O. Beczki mi się już skończyły. Nie przewidziałem tego. Dobra, kanonierka. A, szkuner pojechany. O, strzelam jeszcze do nas. Ale to tylko kanonierka. A my już i tak ich pokonamy. Jeb. Co on zrobił? To było jakieś kamehameha w stylu Bryga. No, dobre. No i teraz jest bezpiecznie. No i teraz wszędzie jest już bezpiecznie. Statki ponaprawiam. O, jeśli się da. O, czekajcie. Patrzę, co można naprawić. Napraw statek. Tak, trzeba teraz ponaprawić nasze modele. Bo są naprawdę tutaj pouszkadzani. A warto tutaj ich ponaprawiać. Zaraz zajmiemy się już tą ważniejszą częścią gry. Wiecie, teraz się tym zainteresowałem, za to też można hajs dostać, niezły. To naprawimy. Liniowiec też trzeba naprawić, bo jest w pizdu uszkodzony. No, prawie stówę musiałem wydać na niego, ale... Ile jeszcze doków? No, z 5 doków jeszcze trzeba uzupełnić, ale nas nie stać. Tak, opuść flotę. Dobra, my stąd idziemy. Zrobiliśmy już chyba dość. A, hola. Jeszcze trzeba ich na misję wysłać. Nie ma. Chwileczkę. Co tak się spieszysz? Spokojnie, dobra. Najpierw na zlecenie powysyłać. Tak, ten statek może być. Wyślij. Tak, wysłany. Dyplomacja. Może tak po cenie patrzmy, powiecie. Bo też chciałbym jakoś zarobić dużo na tym. O. Tu mogą pójść. Jep. Musi być dużo hajsu. Jep. Dobra. Santa Luis. Okej. Okay. Jeszcze jedne tutaj. O, tu aż się opłaca je jechać. Dobra. San Lorenzo. I pani ci 3. Dobra. Jedziecie z tą misją. Teraz was powysyłam na te słabsze, ale też powysyłam. Dyplomacja 1. Tak. Możecie jechać na wycieczkę. Zarobicie trochę hajsu. Dla mnie oczywiście wszystko idzie. Wy tylko macie się tam, wiecie, dać zabić bądź wygrać to. Dobra. Wszystkie statki w pizdu. Dobra. Wysłałem liniowiec za tak banalną misję. Co? Nie mam już statków. Jakie gówno. Dobra, tak, opuść flotę. Coś mi się zarobi z tego, na pewno. To jest pewne. Dobra, teraz zajmujemy się tą bardziej realistyczną częścią gry. Dobra, co my tu możemy takiego zrobić dzisiaj? Bo wiecie, nie chcę teraz zaczynać misji fabularnych. Ja tu muszę ogarnąć całe Karaiby. A więc, skoro już żeśmy tu wszystko to pouzupełniali, tu nie damy rady, to jeszcze dla nas jest za słabe. Ale możemy się przejść na Wielką Inagułę. Tepniemy się do niej, bo nie chce mi się tam płynąć. Naprawdę, szczerze mówiąc, nie chce mi się tam płynąć. Wolę się już przysłużyć jako tako teleport. Zobaczymy, co tej Wielkiej Inagui się dzieje. Okej, dobra, to możemy zdjąć pelerynkę. Spokojnie, kolego. A może jakieś upgrade'y dla kawki, bo mamy dużo kasy. Kup ulepszenia kawki, siła strzału. A jakieś inne ulepszenia, czy nic? A to kupmy sobie to ostatnie ulepszenie. Tak, kupujemy, no. Dobra, i mamy już na maksa.
wygląd kawki, nie chce mi się go zmieniać, ale ammo sobie kupimy jeszcze. A jakaś sprzedaż ładunku. Kasy przyjdzie! Kasy jak złota! Nie chce mi się do sklepu tam chodzić i sprzedawać, więc wolę tutaj. Dobra, teraz kupujemy tawernę. No czarnoskóry szybciej, no wystarczy, że swojego mam czarnoskórego na pokładzie. Dobra, 3,5 kafla wydajemy. Dobra, jest git. To możemy zagrać, to możemy zebrać jakieś informacje, ale nie chce mi się, wolę sam szukać. Tutaj mamy werbunek załogi. O, kupimy jednego pirata, tam chociaż jednego. Dobra. Nie szkoda mi. Dobra, tam jeszcze możemy coś kupić. Zobaczymy, co to tylko będzie. Właśnie w tym rzecz. No streszczaj się, kolego. Co to ma być? Ognisko obozowe. Aha, pijanych piratów. Chyba was posrało. Na co mi pijani piraci? Ja pierdzielę. Nie, oni mają coś z głową ewidentnie. O, już. Moje reale. Zaraz, zaraz. The sailors are a bit dissatisfied that there are no women of comfort here. I know just where to find them, but we need to build them a home. Aha. Tancerki, 15 kafli, was chyba naprawdę pogrzało. Skąd ja mam tyle hajsu wziąć? Nie. Posrane. Skąd ja mam tyle hajsu wygrzać? Co, z pieca wziąć? Chwileczkę, do sklepu się przejdziemy. Może coś kupimy dla Edwarda. Jakieś ammo czy coś w ten deseń. Miecz, pistolety. Naboje, o, strzałki usypiające, bo właśnie zabrakło mi. Dzieła sztuki, pierdoły. Zobaczymy, jakie ulepszenia najpierw możemy kupić. Czy co powinniśmy jeszcze wytworzyć, bo i tak już mamy dość upgrade'ów. To jeszcze niedostępne, niestety. Wielorybnika, myśliwego, wiec rudy, biały jaguar. Nie, szczerze, tutaj już nic nie ma takich ważniejszych ulepszeń. Więc my stąd możemy iść i teraz zbierać hajs. A jest coś, czego ja tu jeszcze nie pozbierałem? Bo wiecie, ja to zawsze mogę sobie pozbierać w tej wielkiej Inagua. Karty z szantami, sekrety, dobra, dobra. Wszystko jasne, spokojnie, panowie. Okej, okay, dobra, to mamy tak. Szanta. Pozbieramy sobie szantę. Wielka Inagua to jest chyba najmniejsze tutaj miasteczko. Z takich większych, dlatego sobie tutaj poszwędamy dzisiaj. No, widać, że się hejt już lekko uspokoił, ale widzę, że tam dalej węższą hejterzy po Deadpoolu, bo cały czas hejt wzrasta. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ja to w dupie oczywiście mam, tak jak powiedziałem. Teraz sobie będziemy szukać szant, nie tylko. Posiedzimy tutaj, najwyżej potem przejdziemy się do naszej floty i odbierzemy hajs. Może coś się kupi, może się kupi tą całą flotę. Boże, flotę, co mi ja pieprzę. Co ja to chciałem powiedzieć? A, coś z wynajmowaniem tych pijanych piratów, ale... No i na chuja mi oni, to ja nie wiem. Dobra, zbieraj tą szantę. Zbieraj tą lepiej szantę, dobrze, dobrze. Teraz biegnij po skrzyneczki, bo widać nieopodal plaży pewnie. Tylko trzeba z tej plaży wyjść chyba. Chyba, że jest jakieś tajemne przejście. Ale raczej się mylę. Nie.
to trzeba iść tą drogą. A jak sobie tą drogą pójdziemy, to akurat zgarniemy coś jeszcze. Jep. A tak sobie zaskocz, o. Tradycyjnie. Co tu robią piraci? Jakim wałem się tu dostali? No i chleją rum. No pozdrawiam, no pozdrawiam tych idiotów. Po prostu pozdrawiam. A, źle trafiłem, no. No tak jak myślałem. Właśnie, tak jak myślałem, że źle trafię. Ale tu może być jakiś liścik. Więc zanim stąd tu wyjdziemy, to jeszcze sobie popływamy, przeszukamy. Dobra, coś się tu znajdzie. Spokojnie. Wow, wow, spokojnie, spokojnie. Żebym ja nie zabłądził przypadkiem. No właśnie. Przeoczyłem list. Widzicie? Jakie mam kurde oko. No i trzeba teraz będzie to przepłynąć. Niestety. Edward zasłużył na karę, bo kurde był tak ślepy. O. Brawo, jeszcze teraz tam nie da się przepłynąć. No. Zajebiście. Ale z ciebie idiota, Kenway. Co ty robisz, kurde? Ty masz szukać sekretów, a nie jakieś mi tu pierdoły robić. Wow, 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 wow. Ciągle spadki są i to mnie wkurza. Ale i tak na to nie reaguję. Pomimo tego, że mnie to wkurza. Jep. No, kurde, szybciej tam iść. No nawet tutaj piraci węższą. Widzicie? Inteligenty. Jep, pluj to. Zobaczymy, jakiś sekret znajdziemy w tym. Pewnie list pieprzony, tak. O, list numer jeden, jak miło. Zarąbiście. Tu jeszcze mamy cztery skrzynie i jedną szantę. O, fajny jump. Nie, nie ma co, to był hardcore. Dobra, teraz tutaj. Znam już ten zniszczony statek z początku gry. Też był taki model zniszczonego statku. Teraz się tu wspinaj. O, skrzyneczki. Jep. I trochę nam się zarobi w sumie. Dobra, teraz tutaj mamy. Pozbieramy sobie całą inagułę. Nie wiem, taki dzisiaj będzie trochę luźniejszy odcinek. Wiem, powinno być dużo bitwy, ciągle bitwy, ale no niestety dzisiaj będzie inaczej. Nie tak jak przewidzieliście po prostu. No i sobie wskoczyłem. O, ja sobie to wszystko odbiorę, hajsu. Hajs mi nigdzie nie ucieknie. A wręcz przeciwnie. Jep, dobra. No i teraz sobie tutaj idziemy. Nie wiem, czy ja w sumie dobrze idę, ale może być, może być. Mnie to tam, wiecie, zwisa jak tam dotrę, tylko chodzi o to, żebym ja przeżył. O, teraz tutaj po tych ruinach. O, stary. O, ładny, ładny parkour. Byle szybko byś się tam wspinał. Aha, dobra, to był mój błąd. A, to tutaj. Zapomniałem się, widzicie. Dobra. Dostaniemy się tam, zbierzemy wszystko. Pójdziemy do floty Kenwaya. Zrobimy co trzeba i w sumie moglibyśmy nawet zakończyć odcinek. Żeby nie był za długi, o to chodzi. A jeszcze chcę dzisiaj coś wrzucić, więc wiecie. Coś musi być z tego. Nie obawiajcie się, Assassina skończę wcześniej czy później, tylko ja po prostu nagrywam każdy fragment gry, który oczywiście nie zawalam, tylko wiecie, pokazuję wam gdzie co zbieram, co się może stać w tym czasie, więc wiecie, dużo będzie tych odcinków z Assassina, może nawet do 100 dobiję, jak będę hardcorem, rzecz jasna. Dobra, biegnij tam, Kenway.
lagi nie ustępują, oczywiście, w dalszym ciągu. Ale to nie szkodzi. Nie szkodzi. Jep, dobra. Gdzieś ta skrzyneczka sobie jest. Może tutaj? A ja o nim nie wiem. Zaś się dowiem, spokojnie. Dobra. No gdzieś tu sobie jest ta skrzyneczka. O, drzewko. Zaraz znajdziemy ten sakratną skrzynkę. Tylko musisz po niej, wiesz, dobrze chodzić. A dobrze idę, czy ja znowu błądzę? Zaraz, gdzie ta skrzynia? Aha, dobra. To się te... Zaraz zrobimy takie buty, że się po prostu... Czekaj, tepniemy. Chociaż nie wiem, czy to będzie miało sens. A zaraz coś skombinujemy, spokojnie. Bo coś czuję, że zaraz możemy tam dotrzeć. Tylko wiecie, spokojnie. Tylko trzeba być spokojnej myśli. I damy radę. Trochę tutaj poprzełazimy sobie. O kurde, tutaj są największe lagi. W tym miejscu oczywiście. Nie mówię, że wszędzie. Tylko w niektórych miejscach naprawdę nie ustępuje. Musi zlagować. To wiadome. Dobra, rób susy. Wow! Kto cię nauczył takich ślizgów? Kurde. Spokojnie. Dobra, mamy naszą skrzynię. A! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, no została nam ostatnia skrzynia i szanta tutaj. No i chyba powinniśmy się w zasadzie wrócić. Jak sądzicie, bo... Ja bym się wrócił. Ponad wszystko. Tylko nie wiem, czy ja nie zrobię błędu. Ale zobaczymy, zobaczymy. O to chodzi. A chyba się teraz będę wracał. No właśnie. Dlatego chyba nie będzie miało to sensu się wracać, skoro... Pamiętam przecież, jak mieliśmy zabić Juliana Dukasa, to... W sumie tak powinniśmy chodzić, a nie robić jakieś... Nie wiem, cuda niewidy. Tak chodzę, błądzę. O, widzicie... I miało to sens? Nie, nie miało. Dobra, biegaj sobie tutaj. O, dziki, dziki, dziki. Spokojnie, ja was nie zabiję. Ja was najwyżej pokroję. I teraz się będę kręcił w kółko. Bo nie wiadomo, gdzie mam iść. Ale teraz już jest wiadome. W sumie. O. Tutaj trzeba uważać. Ta dżungla jest taka podejrzana. Nie, byliśmy już tu. No fajnie, że. Fajnie, że. To gdzie mam teraz iść? Pewnie tam do tej jaskini, nie? O, proszę. Jest droga. A jednak. Idź sobie spokojnie, idź. Ale dalej chyba mam wrażenie, że się kręcę w kółko, nie? O ile wy macie takie wrażenie, że się kręcę w kółko? Dobra, nie wiem, gdzieśmy tak daleko zaszli. Ale chyba teraz przydałoby się tepnąć, bo ja już się tu pogubiłem. Dobra, tepaj się tutaj. Ciekaw tylko jeszcze jestem, ile bym musiał zapłacić za renowację tej willi całej. Ale się zaraz dowiemy. No trochę czasu nam to zajęło, nie powiem, że nie. O kurde, tutaj naprawdę ostro ladży. Dobra, sprawdzamy teraz. Wow, 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 spokojnie. W życiu już nie takie susy widziałem. Zobaczymy, ile trzeba będzie zapłacić. Albo już chyba tutaj patrzyłem w sumie. Jep, dobra. Zaraz zobaczymy.
This still doesn't quite feel like home. O, 6 kafli. Szkoda, że nam brakuje. No w sumie, przecież możemy odebrać wypłatę, to na dobre nam to wyjdzie w sumie. Dobra, biegnij. Ale tą wypłatę sobie odbiorę później. Jak przestanie lagować oczywiście. Nie, nie wiem czemu tutaj w tym miejscu są takie kurde lagi. Ale to niektóre, to są nieliczne miejsca, w których występują te kochane nasze lagi. No, znowu zlagowało. Rewelacja. No i dobra, i teraz wyjdziemy tutaj. No i mamy niecałe 200 metrów po tą skrzynkę. No idziemy sobie po nią, tak, idziemy. Zaraz zobaczycie. Takie cuda, kurde. Dobra. No i patrzcie, mamy 170 metrów. Chcemy po tą skrzynkę się dostać, ale się okaże, że pewnie gdzieś jest tak schowana, że ja ją nigdy nie znajdę, no. O, może tutaj chociaż na górę się dostanie. Yep. No i dobra, teraz tutaj. No i dobra. No i znowu się tutaj będziemy kręcić w kółko. No tak, bo już tutaj byliśmy, tak. Tak. To jest właśnie to, o czym ja mówię. No i teraz właśnie będziemy wracać albo kręcić się w kółko. Jak wolicie, bo wiecie, wybór należy do mnie. Dobra. No i patrzcie, gdzie ta skrzynia jest? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Gdzie jest ta skrzynia, którą tak wiecznie szukam? Ło! Ale sus. No i teraz się będziemy wracać. Kręcimy się właściwie w kółko. Dobra. Ale zaraz to rozkminimy. Trzeba to rozkminić w sumie, bo to wiecie. Tak nie może być, że ja szukam jednej skrzynki, a jej tak naprawdę nie ma, no. Proszę was. Tu się nie da wspinać. Ło! Uwaga. O, i coś czuję, że się już chyba dostaniemy po tą skrzynkę, bo tą drogą jeszcze nie szwendałem. Albo i się szwendałem, tylko ja byłem naprawdę ślepy. Nie zajarzyłem, że gdzieś tutaj może być skrzynia. No właśnie. Już jesteśmy tak niedaleko. No, dobra. Już skrzynia niedaleko. Się trochę namęczyliśmy, ale jest. Jest ta skrzynia. Rzecz najważniejsza. Trochę czasu nam to poszło. O kurde, drapieżnik! Jeb! Nara! Biały kocie. O, zabij białego jaguara. Miło w sumie. O! No i dobrze, i tak mi może pasować. Jeszcze się cepnijmy tak do tego punktu widokowego. Jeb, teraz tutaj. Wiecie, trzeba odświeżać cały świat z tego wszystkiego. Ze zwierząt. Fajnie lagujesz, Edward, fajne tańce robisz w wolnym tempie, ale wiesz, nie tego ci kazałem robić. Ty wiesz, co masz robić. Dobra, teraz skok wiary. Dobra. Jeszcze się tutaj pobawimy statkiem. Wiecie, co mam na myśli? Odebrać wypłatę. Wypłata musi być, hajs się musi zgadzać. Dla kawki i dla nas. Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, przestań leżeć. Przestań leżeć. Nie radzę ci. O, dobra, tu możesz skakać jeszcze. Jackdo. Kaweczka. Dobra, wbijamy jeszcze tutaj do floty. Dobra, jest nasza flota. Okej, okay, wypłatę odbieramy jak najbardziej. Aha, dobra. Pięknie. Nie, w sumie po nim wszystkie raporty, bo nie chcę mi się na to wszystko patrzeć.
A jeszcze niektóre statki robią swoją misję. O kurde. To niektóre statki aż 6 godzin? O w pizdę. Chwileczkę. Tyle czasu, matko i córko. O cholera. No to wypłata będzie spora. Tak, naprawiamy teraz statki, które zostały uszkodzone w najbliższym czasie. Któreś jeszcze uszkodziły się? Jest, dobra, naprawiamy, naprawiamy. I tak trzeba marnować hajs. Bo to się do tego dostaje w sumie, dobra. Wychodzimy z floty. Mamy naszą wypłatę. Może coś się kupi. Ile dostaliśmy? Aha, tak mało dopiero. Dobra. W sumie ja bym już tu zakończył odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z 44 z Assassin's Creed 4 Black Flag. Wypłyń w morze oczywiście. Jeżeli wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować, powiedzieć arrr Skorpio, jak chcecie. I w sumie chyba już by było na tyle. Zaraz mi się i tak tutaj naładuje. Pochodź sobie jeszcze trochę, zanim się pożegnasz tu z widzami. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków.